Szanowni Państwo, ja z pełną satysfakcją i zawodową, i też prywatną chciałbym Państwu powiedzieć chwilę o tym, o tej inwestycji. Inwestycja jest za dokładnie 82 miliony złotych. Zrealizowaliśmy ją w terminie, z czego też jestem bardzo zadowolony. Z jednej strony 2 lata ten piękny obiekt powstał. Generalnym zadaniem tej inwestycji było wprowadzenie kolejnych 2 stopni ustawiania wody poprzez ozonowanie i węgiel aktywny. To w zupełności wystarczy, żeby można powiedzieć, żeby stwierdzić, że woda jest właśnie zdatna do picia. Ja tutaj osobiście też zaświadczam, że tak jest. Mimo wstępnych problemów, chociażby zalanie naszego wykopu w lutym 2013 i właściwie pewnych opóźnień, udało nam się polaryzację wykonać w terminie. To jest kolejna inwestycja dla MPWiK, kolejna oddana w terminie. Tym niemniej myślę, że kolejne inwestycje, kolejne dofinansowanie spowodują, że ta współpraca jeszcze będzie kontynuowana na kolejnych inwestycjach. Jeżeli chodzi o aspekt prywatny, jestem mieszkańcem Warszawy, więc z pełną odpowiedzialnością mamy rodzinę, swoją znajomych przekonywać, że wodę faktycznie z kranu można pić. Jeżeli chodzi o podziękowanie, również chciałbym podziękować Pani Prezes, inwestorowi za to, że współpraca przebiegała, może czasami były jakieś konflikty, ale one po prostu były w bardzo szybkim tempie rozwiązywane. W każdej budowie są problemy, które trzeba rozwiązać błyskawicznie. Więc dziękuję za tę współpracę, dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w proces inwestycyjny, moim partnerom, konsorcjum, inżynierowi kontraktom, a przede wszystkim pracownikom IBS Wód za wytrwałą, ciężką pracę. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeszcze nieraz się spotkamy na kolejnych inwestycjach.